Cześć, z tej strony Paweł z Webownia.pl. Dzisiejszym tematem będzie agencja reklamowa Gdańsk. O co chodzi w tym temacie? Chciałbym pokazać, jakie są różnice między agencjami reklamowymi lokalnymi, a agencjami reklamowymi z całego kraju. Jeśli oczywiście decydujemy się na wybór agencji reklamowej lokalnej, to ma to swoje pewne zalety. Przede wszystkim możliwość spotkania. Wiadomo, jeśli jakaś agencja jest w miarę blisko, zawsze możemy podjechać, umówić się na spotkanie i omówić szczegóły danego projektu. Wiąże się to też z łatwiejszą weryfikacją w agencji. Jeśli jakiejś agencji nie znamy, chcemy z reguły sprawdzić, jak ona funkcjonuje. Wiadomo, jeśli jest jakieś biuro, są jacyś pracownicy, wzbudza to w nas większe zaufanie. Natomiast agencje lokalne mają też pewne wady w stosunku do tych agencji ogólnokrajowych, to znaczy jest ograniczony przedział cenowy. No musimy się liczyć z rynkiem lokalnym i brać takie ceny, jakie są dostępne u nas. Wiadomo, że na przykład w takich miejscowościach jak Warszawa te ceny na pewno będą dużo wyższe. Być może w Gdańsku będą niższe, ale w mniejszych miejscowościach będą jeszcze niższe. No i oferta. Oczywiście w zależności od tego, co chcemy zamówić w takiej agencji reklamowej, ta oferta na danym rynku lokalnym może być też mocno ograniczona. Jeśli chodzi o agencje ogólnokrajowe, to tutaj zaletą właśnie jest duży przedział cenowy. To znaczy możemy znaleźć ten sam projekt, który wykonamy w agencji lokalnej, możemy znaleźć dużo taniej gdzieś indziej w Polsce. Szeroka oferta, wiadomo, nie ograniczamy się tylko do rynku lokalnego, tylko do całej Polski, więc możemy przebierać. No, weryfikacja jest trudniejsza i problem ze spotkaniem oczywiście, jeśli to jest daleko, to prawdopodobnie takie spotkanie będzie niemożliwe, albo będzie na tyle kosztowne, że będzie po prostu nieopłacalne. I teraz tak, jak zweryfikować daną agencję? Oczywiście możliwości jest dużo. Zaczynamy najczęściej od strony internetowej danej agencji, od jej portfolio. Sprawdzamy strony internetowe, które ta agencja wykonała. Nie zawsze jest to dobry pomysł, dlatego gdyż agencja przekazuje na przykład strony internetowe swoim klientom i później oni, ci klienci mogą robić z tymi stronami różne rzeczy. Także niekoniecznie to, co zobaczymy na stronie internetowej, jest dziełem agencji. Opinie w internecie. Opinie w internecie najczęściej są to opinie negatywne, czyli jeżeli nie ma opinii w internecie, to być może jest to znak, że dana agencja radzi sobie dobrze. Wiadomo, jednak klienci, jeśli już zdecydują się na napisanie opinii o czymś, to najczęściej jest to opinia negatywna, bo są rozgoryczeni i chcą przestrzec innych przed korzystaniem z usług danej firmy. No i takim najlepszym chyba sposobem są inni klienci. Z reguły na stronach internetowych w stopkach możemy znaleźć nazwę danej agencji. Możemy więc zadzwonić do właściciela strony internetowej, po prostu zapytać, jak przebiegła współpraca z daną agencją.